Dzień dobry, Piotr Jankowski, prokurator rejonowy z Kwidzyna. Tak, mogę potwierdzić to zdarzenie. Doszło do próby skutecznej samobójczej mieszkańca Waplewa w wieku lat 23. Po wyniach dokonanych na miejscu zdarzenia z udziałem prokuratora, na razie prokurator nie stwierdza w tym zdarzeniu udziału osób trzecich, w szczególności biorąc pod uwagę okoliczności tego czynu, to znaczy, że doszło do niego w takim pomieszczeniu gospodarczym, które było zamknięte od środka. Trzeba było je siłą wyważać, żeby się do niego dostać, więc to by wskazywało na to, że no, nie było tutaj działania osób trzecich. Usiłował się dostać tam do tego pomieszczenia ktoś z rodziny, nie pamiętam w tej chwili kto, no bo prokurator dyżurny jest nieobecny w dniu dzisiejszym, także szczegółów nie znam. Natomiast potem na skutek interwencji policji udało się jakby pokonać to zabezpieczenie i dostać się do środka. TV Regionalna 24.pl, TV Malbork, TV Sztum, TV Nowy Dwór. To my tu kręcimy.